Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie informuje. Nastąpi całkowite wyłączenie wody na terenie Niszczejowic, Bieńczyc oraz Prądnika Czerwonego w godzinach od 8 do 24. Woda z wyżej wymienionych rejonów przerzucona zostanie w rejon Śródmieścia i Krowodrzy. Minionej nocy mieszkańcy trzech dzielnic Krakowa, Śródmieścia, Krowodrzy i części Nowej Huty pozbawieni zostali wody. Dziś przed południem, kiedy robiliśmy te zdjęcia, wodociągi w dalszym ciągu nie funkcjonowały. Według opinii pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, tak duże stężenie amoniaku w wodach Rudawy i Dłubni spowodowane zostało bardzo silnymi i gwałtownymi opadami deszczu, w wyniku których z pól uprawnych spłynęły do tych rzek duże ilości nawozów sztucznych i naturalnych. Z każdą godziną spada w Krakowie wydajność ujęć wody. Lipcowe opady niewiele pomogły, a ostatnia kilkutygodniowa susza spowodowała katastrofalne wprost obniżenie się poziomu wód w Rudawie i Sance, skąd dostarczana jest woda pitna do niemal 2/3 obszaru Krakowa. Wisła została zupełnie wyłączona ze względu na jej duże zasolenie. Korytami rzek, na których znajdują się ujęcia, płynie w tej chwili więcej mułu niż wody. Od dziś w Krakowie wprowadzono bezwzględny zakaz podlewania ogródków i mycia samochodów. Ogranicza się dostawy wody dla przemysłu. Początek nowego roku był dla Krakowa katastrofalny. Zamarzły Rudawa, Sanka i Dłubnia. Pracownicy wodociągów nieprzerwanie kują lód na ujęciach. To jakby kara za igranie z naturą. Przecież miasto budowano nad królową polskich rzek Wisłą, a nie nad czterema potokami. Tej zimy ilość wody dostarczanej dla Krakowa jest najmniejsza w historii wodociągów. Brakuje jej dla ludzi, szpitali, przemysłu. Proszę, wodociągi. Proszę pana, chciałam zgłosić, że my w dalszym ciągu wody nie mamy na Ugorku, ulica Fijołkowa. Trzecie, czwarte piętra zupełnie, ani w nocy, ani w dzień. My wyłączamy Niszczejowice we wtorki i piątki i część Czerwonego Prądnika, ale to jest ilość wody, która nie wystarcza, żeby wszystkie osiedla na wszystkich piętrach zaspokoić. Po prostu naszym celem przy wyłączaniu tych osiedli jest osiągnięcie, żeby w każdym punkcie Śródmieścia i Krowodrzy była woda co najmniej do parteru pierwszego piętra, czasami wychodzi ona i na czwarte. Naprawdę jest święto wielkie, kiedy jest woda. No, piecyki to już w ogóle, to już naprawdę w nocy się pralkę puszcza.